bo na to się nie mogą przebywać kobiety. A jedna ma specjalne prawa i jest wszechobecna, wszędzie jest, wszędzie ją widać i wszędzie się rządzi. Od tego czasu tą górę również się nazywa ogrodem Najświętszej Marii Panny. I rzeczywiście jest to ogród, bo przyroda jest tam niezwykle bujna. Pielgrzymki Andrzeja Kofluka, przewodnika po Wrocławiu, ale także podróżnika pielgrzyma. Te pielgrzymki, proszę Państwa, również miały miejsce w Grecji dwukrotnie. Szlakami Świętej Góry Atos i nasz cykl właśnie dotyczy tego półwyspu. Pan był dwukrotnie w, z pielgrzymką na Atosie. na Atosie ponad 20 lat temu i stosunkowo niedawno drugi raz. Pierwsza pańska wyprawa, pierwsza pielgrzymka do Grecji. Jak ją pan zapamiętał? Byłem, tak jak, jak pan wspomniał, dwa razy. Raz na początku XXI wieku, zaproszony byłem jeszcze w XX wieku, a potem yy, w zeszłym roku, czyli w 2023 roku, w sierpniu. Żeby się dostać, to trzeba uzyskać dokument pozwalający na przebywanie na górze Atos. I ten dokument uprawnia do przebywania na Atosie przez cztery dni, a przez trzy noce. Rano się przyjeżdża i tylko tyle. W szczególnych wypadkach można to przedłużyć, albo jeśli się jest tam w celach naukowych, to wtedy te pobyty mogą być dłuższe, ale to za sprawą i za zezwoleniem najwyższej władzy. Pan taki dokument tutaj ze sobą wziął? Tak, tak, to, to, jest, to, 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 to jest, jest ten dokument. Później Państwu go yy, też Pokażemy jakiś swoisty paszport, byś powiedzieli. Taki paszport, taki paszport, tak podpisany przez przedstawicieli czterech klasztorów, to o, o tej strukturze powiemy sobie troszeczkę później, ale teraz chciałbym powiedzieć, że ja byłem na początku XXI wieku, a na początku XX wieku był ojciec Marcin Czermiński, jezuita, w 1906 roku. Tutaj mam Książkę przez niego. Sto lat przed panem Sto lat przede mną. Książkę przez niego wydaną w 1908 roku, a on był w 1906 i to jest reprint tej, tej książki. I ojciec Marcin pisze tam bardzo pięknie o tym, jak ta góra Atos yy, weszła pod władzę na świętszej Maryi Panny. Oh. Bo na atosie mnie Mogą przebywać kobiety. Jest takie a jednak parę, jedna a, ma a, a, specjalne prawa. A jedna ma specjalne prawa i jest wszechobecna. Wszędzie jest, wszędzie ją widać i wszędzie się rządzi. No to zacytujmy Jezuita. <grym> Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie na to się widziałem, jest kult. Najświętszej Panny, objawiający się czy to w prastarych legendach, czy to w obrazach rozlicznych, cerkwiach i monasterach pod jej imieniem zbudowanych, czy w jej nieustannej czci niezwykłej, z jakiej słyną mnisi Atoscy. Podstawą do tego szczególnego kultu Matki Bożej, Miał być fakt następujący wedle prastawych, prastarych miejscowych podań. Gdy apostołowie zebrali się z Najświętszą Panną w Jerozolimie na naradę, jak podzielić między siebie kraje do opowiadania Ewangelii i w tym celu rzucili losy, Najświętszej Pannie dostała się Iberia, Gruzja. Lecz Anioł Boży, mówi podanie, zwiastował jej, że ta ziemia uświęci się w czasach późniejszych. Tobie inna przypadła w udziale. A przywiedzie cię do niej sam Pan Bóg. W tym czasie łazarz, którego Chrystus Pan wskrzesił, podówczas biskup cypryjski, bardzo pragnął widzieć najświętszą pannę. Lecz bał się udać do Jerozolimy wskutek Żydów czyhających na jego życie. Za zezwoleniem więc Matki Bożej wysłał po nią okręt, na którym miał przybyć do Cypru. Lecz przeciwne wiatry zagnały okręt pod górę Atos, przepełnioną podówczas pogańskimi bożkami. Znajdowała się tam sławna świątynia Apolina, do której od najdawniejszych czasów czciciele tego kultu spieszyli z pielgrzymkami nawet z najodleglejszej strony Grecji. Gdy okręt wio wio wiozący Najświętszą Pannę zbliżał się do wybrzeży, wszystkie Bożyszcza zaczęły wołać. Ludzie, czciciele Apolina, idźcie do klementowej przystani, tam gdzie dzisiaj stoi y, monastyr Iwirium, i przyjmijcie Maryję, matkę wielkiego Boga Jezusa. Złe duchy mieszkające w bałwanach siłą Bożą były zmurzone wbrew swej woli zwiastować tę nowinę. Mieszkańcy tamtejsz, tamtejsi usłuchali tego głosu i pospieszyli na brzeg morza. Tak jak bałwany im zwiastowały, ujrzeli okręt, a na nim Matkę Bożą. Przyjęli ją uprzejmie i zaczęli wypytywać o szczegóły Bożego Narodzenia i o imię tego wielkiego Boga. Najświętsza panna opowiadała im wszystko, co dotyczyło Jezusa Chrystusa i jego nauki. Oni pokłon jej oddali, uwierzyli jej słowom i przyjęli Chrzest Święty. Na utwierdzenie młodych chrześcijan we Wierze Świętej, najświętsza Maria Panna wiele cudów zdziałała, a gdy już miała Atos opuścić, pozostawiła na straży nowej chrześcijańskiej gminy jednego z uczniów apostolskich, jak jej towarzyszy, i wyrzekła te słowa: Miejsce to będzie moim dziedzictwem, danym mi przez Syna i Boga mojego. I tutaj Tradycja właśnie no bardzo mówi, yy, tak, ta, ta, tak mówi legenda, tak mówi ta opowieść o, o Maryi, bardzo taka interesująca i dojmująca. I od tego czasu tę te, y, górę również się mu, y, nazywa ogrodem Maryi, ogrodem najświętszej Maryi Panny. Także jest to. I rzeczywiście jest to ogród, bo przyroda jest tam niezwykle bujna. Chciałem pana zapytać o duchowość tego miejsca, czym się wyróżnia. Pan zaczął już odpowiadać na moje pytania, więc miejsce bardzo maryjne. Jak te prawo Awaton, mówiące o tym, że nie mogą tam przebywać niewiasty, tak ta niewiasta tam jest i jest wszechobecna, i jej kult jest niezwykły. To jest naprawdę tam na no tych maryjnych nie ma prawie miejsca, nie ma żadnej chaty, a, jest ich, a jest, jest ich około 700 różnych pustelni i potężnych klasztorów, które wyglądają jak zamki. To w każdym miejscu jest czczona Najświętsza Maria Panna. Ona tam jest panią i władczynią. Ponad 20 lat temu Pan pierwszy raz był na, na Atosie, z, z jakim nastawieniem Pan tam jechał wtedy? Ciekawość? No, ciek na pewno miał Pan ten glejt od Matki Bożej, Nie, tak. nieco innego imienia, ale, ale to była ciekawość? Te, te, tego imienia, bo tego tam właśnie z Atosu, z, z tego miejsca, bo… bo no to po, może nieco innego miejsca. Portaitisa. Właśnie jest w tym miejscu, gdzie Matka Boża przybiła, tak jak tutaj ojciec, ojciec Marcin nam przytoczył tą legendę. A pańskie nastawienie wówczas, pamięta pan? Nastawienie jest takie z dużą ostrożnością. Bo innowierca. Bo innowierca, bo bardzo nierubiane innowierca, bo tam katolików się nie lubi. No ale ja bym obszelany z Wrocławia, dlatego, że miałem twierdzić, i rzeczywiście tak było. Niestety już nieżyjący ksiądz Mitrat Eugeniusz Cybulski, przyjaźniliśmy się, nawet razem e, e, święciliśmy, ale to już było później. Mówi, ty byłeś na Atosie, to możesz mi posłużyć jako ministrant i będziemy święcić świętego Jakuba na fasadzie cerkwi cyrkwi i Metodego we Wrocławiu na piasku. Z księdzem Mitratem spotykaliśmy brakuje mi tego, ile razy przechodzę obok hali targowej. To zawsze jakoś tak chwyta mnie taka pewna nostalgia, bo bardzo często spotykałem tam ojca Eugeniusza, i siadaliśmy sobie na wersie, i gadaliśmy o różnych rzeczach. Ale ja wrócę tutaj do tych pierwszych niepewnych kroków Andrzeja Kofluka na, na Atosie. Co to, co to były za miejsca, co to były za kroki? W poprzednim odcinku opowiadałem, opowiadałem o tym, jak się dostałem do Urianopoli. To jest tak u nasady. Atosu. Część Świecka jest oddzielona granicą, granicą, która jest przypilnowana przez policję, jest takim parkanem sporym. Nie wolno chodzić, przechodzić, nawet nie mogą mnisi przechodzić przez tą granicę lądową, tylko dopływają tam drogą morską, czyli płynie się statkiem na Atos i do poszczególnych klasztorów. Zresztą każdy prawie z klasztorów ma swoją przystań, ma swoje miejsce, jest, jest główny port Dafne, ale też i można płynąć i, jak się, i wybrać sobie, w którym miejscu chce się wylądować i, i być na Atosie. Ja byłem po dwóch dniach, po dwóch dniach nieprzespanych, a jeszcze i wcześniej... I się pan wyspał na Atosie. Na się właśnie się nie wyspałem, ale wyspałem się, ale to, to o tym za chwileczkę. No i płynąłem rano, to się odbywa tak, że jest odprawa, jest Agion Anna, czyli Święta Anna, taki statek. Jest armator, który prowadzi właśnie te rejsy na Atos, tak, tak nazwijmy skrótowo. Czyli do tych, do, do tych wszystkich klasztorów. Wchodzi się, otwiera się klapa, tak jak to jest w Promach. Tam są również wprowadzane samochody, bo te samochody też jeżdżą na Atosie. No i mężczyźni pokornie stoją, trzymając w ręku kartkę, stoją i czekają na swoją kolej, aż, aż marynarze z, ze statku sprawdzą. No nie wiem czy tam nie ma wśród nich też celników, ale bo celni widziałem celników przy odpływaniu z Atosu, natomiast tam nie zwróciłem na to uwagi, bo to byli mężczyźni ubrani w cywilnie. I stoją ci, ci mężczyźni i podchodzą i pokazują i są wcale szczęśliwi, tak jak ja byłem szczęśliwy, zmęczony. No i ogarnęło mnie szaleństwo. Pan wie, że ja bardzo lubię robić zdjęcia i tych zdjęć robię dużo. Wtedy, co prawda, były zdjęcia analogowe, więc troszeczkę mniej pola do popisu, bo, bo to jednak kosztowało i to... I to no, no, klisza miała swoją pojemność. Pojemność, no, więc ja nie mogłem już tak mocno zaszaleć, ale robiłem, byłem tak szczęśliwy, piłem kawę, no, i byłem w białych spodniach. Się polałem tą kawą po tych białych spodniach. Nie muszę mówić Państwu, jak, jak musiałem wyglądać dziwnie z tą, z tą, z tą brązową, brązową kawą na, na, jasny, na jasnych spodniach. I te, te szaleństwo doprowadziło do tego, że powiedziałem: basta, teraz masz szlaban. Przez 24 godziny nie będziesz robił zdjęć. <grym> a przynajmniej przez, przez 12, bo okazało się że tam, no parę zdjęć jednak zrobiłem, jednak się złamałem. Ale, ale już nie było tego szaleństwa. Już jak się nie, podróżuje nie po, a to się, pan mówi, 40 kilometrów długości, szerokość około 10, to wyobrażam sobie, że, że 4 dni to mało, żeby zobaczyć yy, dużo. Wszystkich klasztorów nie da się obejść, bo to jest jednak przestrzeń. Nawet jeśli się teraz można w niektóre miejsca dojechać autem, a są tam no, coś w rodzaju, może byśmy powiedzieli linii autobusowych a właśnie takich busikowych, to one jeżdżą bardzo rzadko raz na dzień, ale też są miejsca, gdzie nie można, bo są ścieżki, ścieżki bardzo często zarośnięte, gdzie jest dzikość. I płynąc tam, no, też byłem bardzo szczęśliwy, bo też spotkałem nichów rumuńskich. Rumunia była takim dla mnie zawsze krajem ważnym, dlatego że tam prowadziłem w dawnych czasach w Studenckim Kole Przewodników Studenckich obozy górskie w retezacie, więc, więc to te, te od razu mi się ciepło na, na sercu zrobiło, jak tych mnichów o takich szlachetnych, naprawdę bardzo szlachetnych twarzach, na tym, na tym promie, na tym, na, na tym statku zobaczyłem. No Panie do... Andrzeju, ja wrócę na chwilę, bo y, korci mnie strasznie. Chciałbym y, właśnie wziąć ten dokument tak. I, i tak sobie to wyobrażam. Stoi pan na tym okręcie, trzyma pan ten dokument i co? I to wystarczyło? Jak was sprawdzano, że. Że, 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 że wy to mężczyźni, sam dokument wystarcza. Moje pytanie nie jest takim pytaniem płytkim, ponieważ... No przecież zdarzały się później historie, że się panie przebierały za mężczyzn, próbując przebić się przez tą e, tradycję dziesięciu wieków. Możliwe, na tym dokumencie jest również numer paszportu, więc w razie czego można sprawdzać, ale to na zasadzie chyba dowierzania. Wróćmy do ścieżek Andrzeja Kofluka i do kroków po tych ścieżkach Andrzeja Kofluka. Pierwszy raz ponad 20 lat temu był pan właśnie tam na Półwyspie, a teraz niedawno pan tam wrócił, co pana teraz zaciągnęło, no, no, nie też, wystarczył ten jeden raz? Ba jestem skrota jeszcze za następnymi razami. To jest miejsce jest niesamowite, niesamowicie odmodlone. Też chciałem Piotrkowi pokazać, bo wtedy on nie mógł tam dopłynąć, więc tutaj we dwóch sobie. On jest teraz dorosłym mężczyzną, więc nie ma problemu z tym, żeby jako indowierca się dostał na no Atos, a wtedy nie mógł. bo, bo A, a to się zmienił? Dla mnie i zmienił się, i nie zmienił. O, może może to najpierw zmienił. Podążmy tymi ścieżkami moimi przez chwilę. Wylądowałem przy klasztorze świętego Pawła. To jest stary klasztor, który jest od zachodniej strony Atosu. I tam wylądowałem, bo chciałem wejść na... Ta góra mnie korciła, ja lubię góry, więc góra mnie korciła 2033 metrów wyrastającą z morza, więc to mnie jakoś tak mocno dopingowało do tego, żeby się tam znaleźć. Jest na samym szczycie Kaplica Przemienienia Pańskiego, no wiadomo związana z Górą Tabor, więc jak góra, no to, 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 to jak ba, najbardziej odpowiednia, odpowiednie wezwanie tej kaplicy na górze. Ale tam nie wolno noc nocować, natomiast poniżej jest taka chata, kaliwia, jak to mówią na Atosie, chałupa, która się składa z trzech pomieszczeń. Oczywiście ze świątyni, z takiego pomieszczenia kuchni, pomieszczenia gospodarczego, gdzie jest cesarna, gdzie jest studnia. I sypialni. Nazywa się Panagia, czyli Matka Boża, czyli Matka Boża tutaj podprowadza, to jest na wysokości 1500 metrów, ten domek. I ja trafiłem wyjątkowo. W związku z tym, że miałem to zaproszenie niezwykłe, to nie było tam nikogo, byłem tylko ja. Miałem całą chałupę do, do dyspozycji. Jak wylądowałem, byłem szczęśliwy. No, i szedłem i tak sobie nałożyłem ten kaganiec związany z nierobieniem zdjęć, i żałowałem straszliwie, bo spotkałem po drodze taką karawanę, mini karawanę nazwijmy to. Dwóch mnichów, jeden starszy, drugi młodszy i dwa osiołki. Na jednym, na jednym były, były rzeczy, a na drugim jechał starszy mnich. No, i mnisi mi zaproponowali, żebym położył plecak. Ja myślałem już, że chcą, żeby mnie podbiec na, na tym, ale okazało się, że, że nie, że ja będę drałował na e, pieszo, natomiast mój plecak i owszem sobie pojedzie na osiołku i wysy, wyleciał ten z tego jak, jak, jak ten osiołek tam szedł po tych, po, tych, po tych ścieżkach, a rzecz była niesamowita, bo okazało się, że ten jeden młody mnich ma doktorat z historii sztuki zrobiony w Atenach i szedł do takiej pustelni, do, 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 do takiego mini klasztoru, tak to przełóżmy na, na, na język, żeby zastąpić swojego kolego i być tam kucharzem. Czyli tutaj tutaj nie, niezależnie od tego, jakie kto ma wykształcenie i kim jest, jest powołany do tego, żeby służyć wspólnocie. I on miał tej wspólnocie tam, tam, tam służyć jako kucharz, nie jako historyk sztuki. Natomiast ten nich starszy był niesamowity. To było coś, co mnie wzruszyło niezwykle. Bo on się co jakiś czas zatrzymywał, chyba dość często przebywał tą drogę i podchodził do skały i kreślił znak krzyża. I potem, jak się bardziej przyjrzałem, to on wiedział, gdzie ten znak krzyża był wyryty. Także nie wiem, czy to było wyryte przez pokolenia mnichów, którzy te znaki krzyża stawiali na tej, na tej drodze, czy to on. I, I do podnóża tego atosu, tej góry, dowieźli, oni poszli później dalej, gdzieś tam zniknęli, bo tych chat, tych pustelni jest dość sporo, zwłaszcza w południowej części, części atosu a ja poszedłem pod górę właśnie do Panagi, tam przenocowałem i okazało się, że mam, mam oczywiście y, y, tą puszkę z, y, y, jako, y, z, ze szprotkami. Ale nie mam jak je otworzyć, bo nie mam noża, nie mam niczego do otwierania. Z takim ostrym kamieniem zrobiłem dziurę, wyssałem ten, ten, bo byłem głodny. Jadłem wcześniej, a jednak troszeczkę było wysiłku, trochę było emocji, więc spaliłem trochę tych różnych kalorii. No i tam zjadłem i rano. Bo chciałem na wschód słońca pójść i zobaczyć, jak widok z Atosu jest o wschodzie słońca. To jest jeszcze pół kilometra do góry, nie? bo to jest, na 1500 jest Panagia, a 2033 ma, ma sam szczyt Atosu, gdzie jest ta cerkiew, ten kościół, kaplica Przemienienia Pańskiego. Udało się? Nie, bo zaspałem. Ale... I rozumiem, dlaczego pan musiał po 20 latach wrócić na półwysep. <grym> ale, też, ale też nie byłem na wschodzie słońca. No i, I później wszedłem tam, nie było nikogo. Okazało się, bo myślałem, że nikogo nie ma na całej górze, tylko ja, ale okazało się, że ktoś tam nocował. Po drodze spotkałem, nawet nie wiem, kto to był. No, tak tylko minęliśmy się, kiwnęliśmy sobie głową, tak jak to milczącym nisi na Atosie nie? i Pielgrzymi na Atosie. No i szedłem, ale ja byłem cały, ubrudzony tą kawą. I to była rzecz niesamowita, bo to było tak brudne. Miałem tylko jedno spodnie i miałem krótkie spodnie. A muszę powiedzieć, że na Atosie nie wolno wchodzić w krótkich spodniach, nie wolno mieć obnażonych ramion, czyli. Przynajmniej t-shirt musi być, czyli coś, przynajmniej, przy, przynajmniej jaka, jakaś koszulka z krótkim rękawem, ale żeby zakrywała ra, ramiona. Na zewnątrz była taka wanna. Ona się nagrzewała, ta woda się, słońce nagrzewało, czyli naturalne to chyba dla ekologów to by było <grytanie> boskie popatrzenie. Tam sobie zaczerpnąłem wody, wyprałem te spodnie, ale były mokre. Założyłem sobie krótkie gacie, co jest przestępstwem na Atosie, nie wolno, i ruszyłem na dół, no i po drodze spotkałem tych Serbów, którzy mieli tam nocować na Atosie, przesympatycznych ludzi, zresztą no tam nie, nie spotkałem niesympatycznych ludzi, no, a nie, zdarzało, zdarzało się, ale to pominiemy to milczeniem, i z myślą, że będę nocował w Wielkiej Ławrze. To jest jednak odcinek dość spory, ja tam na górę, z, z góry pranie i, i, i przejście do, do Wielkiej ławry. A na no to się jest tak, że bramy klasztorów zamyka się o zachodzie słońca. Zresztą w ogóle też czas się liczy, ten bizantyjski czas się nie liczy tak jak u nas o północy, o 24, tylko jak jest zachód słońca, także jest ruchomy, jakby można powiedzieć, godziny. No i doszedłem do to już jest coraz później, już słonko się ma ku zachodowi i dochodzę do bram Wielkiej Ławry, cały czas pędziłem, więc zapomniałem o tych krótkich gaciach, w których chodzę, co jest przestępstwem. Tam zresztą nie było nikogo, więc to nikogo specjalnie poza może jakimiś zwierzątkami, które gdzieś mnie zaobserwowały, uraziłem. I dochodzę do bramy, a młody mnich mówi, po czasie. Nie wolno. Ale był drugi starszy Mich Kiwnął ręką. A, to przestępstwo jest niewielkie <noise> na no, mój gust. Można, można nagnąć przepis, nie. już jest za, po zachodzie słońca, ale, ale my jeszcze wchodzimy tutaj do tego, więc będziemy za chwilę zamykać. No, ale młodym nikt nie dawał za wygraną. I następne przestępstwo wykazał mnichowi, które było o wiele cięższe, bo on tutaj w krótkich gaciach paraduje, zamiast chodzić porządnie, jak porządny pielgrzym, chodzić w długich spodniach. Ale mnie kiwnął ręką, że to nie szkodzi. No i pierwszą rzeczą, to już pan, panie Krzysztofie zna, bo tak o tych swoich pielgrzymkach opowiadałem panu nieraz. Najważniejszą rzeczą dla pielgrzyma to nie jest jedzenie, <grywka> tylko skorzystanie, skorzystanie z łazienki. I wykąpanie się, wzięcie prysznicę, bo to te wszystkie pory są zapchane, to ta fizjologia no musi z człowieka zejść, trzeba ten organizm oczyścić yy, yy, i wtedy dopiero można myśleć o tym, co tu zjeść. I tutaj była niespodzianka. Już było po czasie, kiedy jest wspólnotowe jedzenie, bo wspólnotowe jedzenie na Atosie, w klasztorach na Atosie odbywa się rano, po juczni, i to jest tak gdzieś w okolicach godziny ósmej. I później po nieszporach, a jeszcze przed kompletą. I to są dwa razy się je. Bardziej obfite jest te ranne, ale to bez szaleństw. Jest to wspólnotowe jedzenie. Natomiast ja tutaj trafiłem, już nie było nic. Ja byłem głodny. <noise> nie wiem, co będzie. No. Stary mich mnie zaprowadził do dormitorium, zapro pokazał mi, gdzie będę spał, i zaprosił mnie. Do takiej, coś w rodzaju jadalni, właściwie takiej sali, reprecy, saloniku, bo na ścianach wisiały gro, o groźnych minach portrety ich humanów, opatów tej wielkiej ławry, ale oni z taką z się mi przyglądali. A przyszedł młody mnich i mnie obsługiwał. Mnie się dużo słabiej odżywiają niż ja tam jadłem. Nie jadłem mięsa, ale jadłem. No przeróżne frykasy, oczywiście wszystko podlewane winem, jak to, na, jak to na, poł, na południu. I rzeczywiście ta gościna była niezwykła. A potem jak drugi raz z Piotkiem też tam trafiliśmy, też tak pod koniec, znowu tradycyjnie, czyli w 2023 roku, to już nie byliśmy tak przyjęci, bo nie było tego zaproszenia. No, no i oczywiście chodziłem po, bo to Wielka Ławra to jest coś, piękno, ciekawość, no, tradycja. tradycja, obmodlenie. To też może jest pora, żeby powiedzieć, jak wygląda taki, taki klasztor, bo są pewne rzeczy stałe w klasztorze. Przede wszystkim katolikom, czyli najważniejsza świątynia w klasztorze. Ona stoi po środku, ma taki kolor czerwony. No, Mężczyźni, mają, my mamy problemy z kolorami, więc nie czepiajmy się, jaki to jest kolor. Nie będę tutaj odcieni wymieniał, ale on po prostu sygnalizuje, że tutaj jest Chrystus, że tu jest ciało Chrystusa. Więc i zewnętrznie poprzez, poprzez, poprzez kolor, Katolikon jest wyróżniający się w klasztorze. Przed nim jest fiala, czyli taka cysterna. Można by powiedzieć, że to jest, że to jest miejsce, gdzie jest Woda Święcona, i raz w miesiącu i ważniejsze święta jest święcony cały klasztor. I naprzeciwko jest rapeza, czyli refektarz, czyli tam, gdzie się je i procesyjnie się wychodzi z nabożeństwa i się idzie do jadalni, do, do refektarza. I to jest to serce. I to jest to serce. No oczywiście oprócz tego jest, są biblioteki, gdzie jest, o, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie jest mnóstwo manuskryptów, książek, yy, mimo tego, że też i pożary nawiedzają te klasztory, i część z tego nikt nie i oprócz tego tych złodziei, i tych różnych upierszców, którzy, którzy na te klasztory napadają, to jednak. Jest tego obfitość. Tam, tam, tam przez to dla naukowców jest to raj, gdzie można sięgnąć do źródeł. Panie Andrzeju, nasz czas nie, nieubłaganie biegnie do przodu. Mówimy o tysiącletniej tradycji, mówimy o niezwykłej legendzie, mówimy o pięknym zaproszeniu, ale w mojej głowie został ten obrazek tego starego mnicha, który błogosławił znakiem krzyża skały. Tak, drogę, drogę, drogę. Tak jakby wyznaczał, jakby znakiem wyznaczał. I to jest znak, którego myślę, że my chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy powinniśmy się mocno y, trzymać. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze, Andrzej Kofluk, przewodnik, pielgrzym, podróżnik, był gościem telewizji EWTN Polska. Raz że telewizja wspaniała, to jeszcze i prowadzący, którego <laughs> bardzo lubię i cenię. Bardzo dziękuję.